Zapraszamy do Malta. Witam Was tutaj, Czesiem Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do Metra. Nietypowo w listopadzie, a to dlatego, że miałem okazję wejść na STP Karolin, a właściwie przejechać się samochodem po tej całej i ogromnej budowie w ramach wmurowania kamienia węgielnego, co miało miejsce już kilka dni temu. Natomiast teraz w środku nocy mam dla Was film z tego faktycznie przejazdu. Dużo filmów, dużo się u mnie też dzieje, dlatego te filmy się pojawiają o takich mrocznych porach, ale już może faktycznie przejdźmy do tego, co teraz widzicie. W tym budynku było murowanie kamienia węgielnego, dokładnie w budynku 28 łamane na 1 i budynek numer 28 to jest warsztat zajezdni lokomotyw spalinowych, bo takie też pojazdy się znajdują. W drugiej części tego budynku, czyli budynku numer 27, po prawej stronie, w tej hali, którą tam znajdujemy, to budynek numer 27 to jest zajezdnia taporu specjalnego, czyli na przykład lokomotyw właśnie spalinowych. Natomiast jeszcze kawałek dalej, tam znajduje się budynek numer 16 i budynek 16 to jest hala taboru pomocniczego. No i tak to się wszystko tu składa. Następnie widzimy teraz po lewej stronie też ciekawy budynek, to jest budynek numer 19 i to będzie magazyn materiałów łatwopalnych i gazów technicznych. Te wszystkie informacje, które wam teraz czytam, są dostępne jak coś na stronie Metra. Tymczasem tutaj po prawej stronie widzimy taki długi, podłużny budynek, który wychodzi poza granicę Warszawy, zresztą ten poprzedni również, czyli też będzie w Ożarowie Mazowieckim. No i ten budynek to jest warsztat służb utrzymania infrastruktury. Całkiem długi, naprawdę pokaźnych rozmiarów. Sam pewnie będzie mieć z kilkaset metrów, że tak to powiem. Więc to jest niesamowita konstrukcja. Nie wiem, czy tak samo długi jak tor testowy na zajezdni Anopol zabudowany, ale na pewno trzeba przyznać, że faktycznie jest długi i pomiędzy tym budynkiem a tym poprzednim będzie jeszcze budynek numer 26, którego jeszcze nie widać. To jest magazyn odpadów. Tam też będzie trochę torów na zewnątrz, żeby faktycznie można manewrować i w teorii będzie miejsce, gdzie w przyszłości będzie można się połączyć z tyrami PKP, z naciskiem na w teorii. Tymczasem po lewej stronie widzimy to, co jest najważniejsze i zresztą wejdziemy jeszcze sobie do tej hali. To są najważniejsze budynki, czyli elektrowozownie 7, 8 i 9, dokładnie tak się one nazywają. I one będą się tutaj znajdować przy parkingu głównym z wjazdem. I właśnie też po prawej stronie widzimy kolejne budynki. To są budynki 20, 13 i 12. Podrzucane te numerki, trzeba przyznać. 20 to jest oczyszczanie ścieków, 13 to jest myjnia taboru i 12 to jest komora odkurzania. Więc to jest wszystko mniej więcej po drodze z wyjazdu z właśnie elektrowozowni, jak i również z wyjazdu z tunelu. Tymczasem w tym miejscu widzimy te rejony starej betoniarni, które zostały już nawet całkowicie wyburzone i symbolem tego wyburzenia jest ten dom, który już połowicznie jest wyburzony. Tam jak przyjrzycie się, to nawet jeszcze szafa stoi na drugim piętrze, znaczy na poddaszu, nawet z lusztectwem i ten budynek jest przepołowiona na pół. Pewnie jak teraz oglądacie, to już go nie ma w tym momencie. Został całkowicie wyburzony, ale to jest jeden z tych symbolów faktycznie wyburzenia i przejęcia całkowicie terenów betoniarni. Jej już w tym miejscu nie ma i wszystkie tereny mniej więcej zostały już wyburzone i usunięte, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. Czemu ta przestrzeń jest taka ważna? Bo w tym miejscu znajduje się budynek, a właściwie będzie budynek numer 32. Tunel D01 wraz z rampą wjazdową. W skrócie wjazd do tunelu drugiej linii Metra, bo to wszystko, co tu widzimy, będzie na powierzchni, a pociągi jakoś muszą się pojawić też na dole. Tak samo jest na kabatach. Patrzymy teraz od drugiej strony, patrząc w kierunku zachodnim. No i tutaj te wielkie przestrzenie to jest budynek numer 10. Ogromna przestrzeń, czyli hala napraw taboru, która będzie się znajdować właśnie pod tą stroną przy ulicy Nowolazurowej, czy tak to powiem, czyli oczywiście Alei Czerwca 1989 roku. Natomiast po prawej stronie będzie dużo oczywiście kolejnych elektrowozowni. 2, 3, 4, 5, 6 i nawet budynek 21, ale on już jest czymś zupełnie innym. Tu wszędzie też możecie zwrócić uwagę na to, że dużo jest tych kabli wysokiego napięcia, ale spokojnie, one tu jeszcze są. Bo jak rozmawiałem, a właściwie jak nam tutaj mówili pracownicy budowy faktycznie, bo mieliśmy taką obstawę, to pomijając to, że mogliśmy wejść na ten punkt widokowy, na tą murkę, to faktycznie wszystkie kable wysokiego napięcia mają być schowane pod ziemię. Nie będą to nie będzie tak, że faktycznie oni w pewnym momencie odetną prąd na przykład na pół Warszawy. Będzie wszystko robione systematycznie, etapami, tak żeby wyłączenia były tylko i wyłącznie poprzez przełączenie już na zasilania na nową sieć, więc nie będzie
faktycznie żadnych blackoutów. Natomiast sam proces będzie trochę trwać. Chowanie wszystkich kabli wysokiego napięcia z nad terenów STP, no trochę im zajmie, tak? No, nie ukrywajmy, dlatego też pod tymi kablami wysokiego napięcia teraz jeszcze budynki nie powstają i tam też nie może pracować duży, ciężki sprzęt, tylko i wyłącznie małe koparki. To jest oczywiście na minus, no, ale tak to niestety wygląda aktualnie w tym miejscu. Tu też przy okazji znajdujemy się mniej więcej na wysokości właśnie wyjazdu z tunelu i terenów starej jeszcze betoniarni, chociaż tutaj aż tak daleko się już nie ciągnęła. Także te wszystkie słupy, które tutaj widzicie, czy po jednej stronie, czy po drugiej stronie STP, one wszystkie zostaną zlikwidowane i schowane pod ziemię. Więc to jest dobra nowina, bo to faktycznie na pewno się tutaj bardzo mocno przyda. No i też przy okazji dla mnie to jest dosyć duża zaleta, że będzie o wiele łatwiej się latało nad tą całą budową, więc to też jest duży plus. Natomiast doleciliśmy do elektrowozowni 7, 8 i 9. Te elektrowozownie nie będą przelotowe, zresztą żadna elektrowozownia z tego co kojarzę nie jest przelotowa, jak teraz tak patrzę sobie na tą wizualizację. Wszystkie budynki raczej są krańcowe, czyli po prostu pociągi nie mogą przez nie przejechać, tylko muszą tam kończyć swoją trasę. No i tutaj jak widzicie jest to jedna wielka i ogromna hala. Bardzo to podobnie wygląda do budowy zajezdni Anunapol, czyli że faktycznie już jest sama konstrukcja mniej więcej zadaszenia, wszystkie słupy są już na miejscu, ale nie ma zadaszenia i nie ma podłogi. To wszystko będzie po kolei oczywiście powstawać, no ale widać, że faktycznie całkiem ładnie to idzie. Co ważne, po prawej stronie możecie tutaj zobaczyć parking. Jest to główny parking dla pracowników wraz z wejściem budynkiem numer 24B, czyli wartownią i biuro przepustek. Takie budynki będą dwa, drugi będzie tam z tyłu Sylgrosu i tamten budynek będzie się nazywać 24B, wartownia i biuro przepustek. To by się spodziewał. Także faktycznie będą dwa miejsca do wchodzenia tutaj. Widzimy to teraz po prawej stronie na dole właśnie te biuro przepustek i wartownie. Także dobrze, że faktycznie będzie można wchodzić na spokojnie z jednej i z drugiej strony. Ale zobaczymy, jak to faktycznie będzie dla pracowników. Zresztą w sumie ja nie zobaczę, bo ja nie będę tutaj pracować raczej, więc no, takie ciekawostki, jakbyście byli ciekawi, gdzie będzie można wejść, to po prostu będą dwa wejścia, po jednej, po drugiej stronie, z tym, że tylko i wyłącznie po jednej stronie jest ten duży parking na zewnątrz, a parkingów już tak bezpośrednio na STP raczej nie ma, no bo raczej się sam własnymi samochodami nie wjeżdża. Też przy okazji przy tych elektrowozowniach będzie też mały budynek biurowy. I teraz cały czas widzimy tą elektrowozownię. Jakbyście byli ciekawi, za co ona odpowiada, to tam będą składowane wszystkie pociągi. One będą pod dachem, a nie na słoneczku, w deszczu, śniegu i tak mrozie. I tu jest ten budynek biurowy też przy okazji po prawej stronie powstaje. No i tutaj też mamy taki pas zieleni, te drzewa, aleja drzew. Ona tutaj pozostaje, jest całkowicie zabezpieczona, więc się z nią zbytnio nic nie dzieje. Jedziemy dalej, przyspieszyliśmy i widzimy ponownie ten bardzo długi budynek numer 23. Czyli jeszcze raz, to jest warsztat służb utrzymania infrastruktury po lewej stronie, tutaj się znajduje i tak jak powiedziałem wcześniej, on się znajduje już poza granicami Warszawy. Mniej więcej granica Warszawy i Ożarowa Mazowieckiego jest w tym miejscu, na wysokości tego żurawia i tu wszystkie budynki, wszystkie elementy znajdują się w teorii w Ożarowie Mazowieckim, więc w teorii na konferencji powinien być też burmistrz Ożarowa Mazowieckiego z okazji tego, że metro do nich dotarło. W tym miejscu widzimy ponownie budynek numer 19, magazyn materiałów łatwopalnych i gazów technicznych. No i tam z tyłu widzimy budynek, w którym właśnie była konferencja, czyli budynek numer 27, czyli zajezdnia taboru specjalnego. No i dojechaliśmy do krańca budowy, przejechaliśmy się dookoła całości i co ja mogę wam powiedzieć? Całkiem dużo się tutaj dzieje, prawda? No i mam nadzieję też, że taki film wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do zostania patronami Aviznosza. Dzięki temu mogę cały czas realizować jeszcze więcej filmów. Może jeszcze w lepszym standardzie w sumie i z jeszcze innych rejonów całej Polski. Natomiast wracając tutaj do aspektów metra, to właśnie dzięki wam więcej będzie można zobaczyć z STP Karolin, bo dzięki wspierającym mogłem kupić kolejną baterię do Dodona, więc kolejny film zapraszam do metra, który się pojawi już w grudniu. Będzie o wiele bardziej poświęcony samemu STP, gdzie dokładnie się przyjrzymy jeszcze bardziej, jak to tutaj wszystko powstaje. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Trochę padał śnieg. Cześć!